lodzie w poniedziałek i w nocy i nad ranem padało, jeszcze przed chwilą padało strasznie. Jest taki mega pochmurny dzień, chyba będzie, jest mega mokro i tak jeszcze trochę kropli, chyba będzie padać cały dzień, ale uwielbiam takie dni latem, jak właśnie tak po takich upałach przychodzi taki, taki deszcz i jakby jest pochmurno, nie, ale lubię deszczową pogodę, nie wiem czemu, ale myślę, że ja w ogóle generalnie przeżywam pogodę. No i tak, słuchajcie, użyłam wczoraj na twarz maseczki z Eisenberga i tego serum rozjaśniającego z Estée Lauder i trochę mi to pomogło na mój zjarany nos, ale i tak jeszcze jest czerwony, no może nie jest tak czerwony jak był, ale nie jest najlepiej. I nie wiem, chyba sobie, nie wiem co bym zjadła dzisiaj, na pewno zrobię sobie inkę, wiecie co, nie piłam 100 lat inki, kiedyś piłam i stwierdzam, że to jest całkiem dobra alternatywa, bo mówiłam wam, że ja nie mogę kawy za bardzo pić, jakoś źle się czuję, więc kupiłam sobie taką inkę o smaku karmelową, nawet nie wiem, więc zrobię sobie tą inkę na śniadanie i nie mam pomysłu co do tego. Szliśmy wczoraj wcześniej spać, bo już na pewno byliśmy wymęczeni po tych 3-4 dniach właściwie takich intensywnych. Chyba poszliśmy spać o 10. Tak, ale już potrzebowaliśmy takiego odespania. A i to jest ta moja bluzka w bulldogu. To wytaczona z jakiejś chińskiej strony, tylko ona widzicie. Przepraszam. Jak się robi tak, to się jest dosyć krótka, jeszcze się podciąga, więc ja w nich śpiewam białą, żółtą, niebieską, chyba jeszcze żółtą. Tak, i ja po prostu śpię w tych koszulkach, no one są bardzo ładne, ale to już się w zeszłym roku jakoś wypowiadałam. No i tak, witamy początek nowego, ekscytującego tygodnia. Dobra, ja uciekam, coś sobie coś, co nie wiem, coś teraz. Proszę bardzo, jaka kura tu śpi na grzędzie. Gdzie masz nogi, Kicia? Gdzie kot ma nogi? Nie wzrusza cię to, pada i masz ochotę spać po prostu, tak? I ci nie przeszkadzać. Wracam do was z powrotem. Nagrałam test nowych rzeczy od Smashboxa, które dostałam. I testowałam też tą ciemnofioletową, taką prawie czarną szminkę i otworzyłam w takim makijażu panu kurierowi, który przed chwilą przyszedł i taki troszkę był zaskoczony chyba. I cały czas leje, po prostu cały czas leje za oknem i fajnie się siedzi w domu. Jak byłam na zewnątrz, to już nie było tak fajnie. Cały czas leje deszcz, no i właśnie jak się siedzi w domu, to jest tak miło. Jak słychać, jak... Oj, może tak usiądę, jak pada. I wiecie co? Palę cały czas ten wosk Coconut Wood z Kringle. I on tak pięknie pachnie, on fajnie pasuje właśnie na lato, na taką deszczową pogodę. I powiem wam, że ja mam taką świeczkę. I ona też ładnie pachnie, ale to w ogóle nie jest tak intensywny zapach jak wosk. No ja wam powiem, że nie wiem, może ja tak mam, ale według mnie woski dużo intensywniej pachną i są fajniejsze po prostu. Już nie będę świeczek kupować, bo tą mam, no tak nie wypaliłam jej może jakoś dużo, ale wolę woski. Nie wolę woski. Kicia tam cały czas w tle siedzi. I słuchajcie, nie chcę tu pokazywać adresu. Przyszła do mnie paczka Too Faced. Więc zobaczymy, co tam ciekawego przyszło. I słuchajcie, Tomek znowu chce leczyć, bo tak mu smakowało. I miałam iść do sklepu, ale leje. W ostatnim vlogu, jak właśnie mówiłam, że nie chcę iść do sklepu, jak pada, to ktoś mi napisał, że przecież można wziąć parasol, no tak, zgadzam się, tylko jakoś wiecie, jeszcze nie opanowałam sztuki, jak idę i mam dwie ręce z siatami ciężkimi, z warzywami na leczo, to jakoś tak ciężko mi jeszcze w zębach parasol trzymanie, czy co. Oj, w ogóle mokra ta paczka. Ej, serio, słuchajcie, jest mokra ta paczka pod Too Faced. Chyba panu zmokła, albo może tak leje, że jak szedł z samochodu do klatki, to mu zmokła. Dobra, co tutaj jest? Born This Way.
A słuchajcie, to jest Born This Way Too Faced korektor. To jest super, bo wiecie, że ja bardzo lubię ten podkład, więc bardzo się cieszę na korektora. W ogóle zobaczcie, jaka fajna kosmetyczka. Wow. Super jest ta kosmetyczka. W ogóle fajnie by ją było, nie wiem, może na kostium wykorzystać czy coś, bo aż szkoda. Wow, oni zawsze takie ładne robią te przesyłki. Naturally Radiant Concealer, czyli to jest rozświetlający. Ach, i tu są po prostu wszystkie, wow, przysłali mi, słuchajcie, wszystkie kolory tego. Nieźle. No to jest hit, wam powiem. Wow, zobaczcie, nawet ten, jaki ciemny. Może do konturowania będzie ok. Ile tu jest kolorów? 2, 4, 6, 8, 10. Więc jak chcecie, to nagram wam jakiś test na żywo albo coś. Dzisiaj Smashbox nagrany, teraz Too Faced. Strasznie dużo makijażowych nowości wychodzi. Co tu jeszcze jest? Tu jest, ach, tu jest list. Mhm, beztłuszczowy, na bazie wody kokosowej, która nawilża, rozjaśnia i zawiera jeszcze kwas hialuronowy, który rozświetla, więc super, nie będzie się, wiecie, pod oczami. Tak, bo tu jest do krycia ciemnych cieni pod oczami i nie zbiera się w zmarszczkach, więc to jest korektor pod oczy. Chociaż wiecie, korektor pod oczy, jak jest, to można go używać też na całą twarz. Gorzej, jak jest taki do twarzy, nie zawsze się sprawdzi pod oczami, ja tak uważam. No dobra, słuchajcie, będzie co testować. Także ja uciekam, pomyślę, co z tą moją wyprawą do sklepu. Wróciłam z zakupów z Biedry. Mam wielką siatę, zmokłam trochę. Znaczy nie na głowie, bo miałam parasol, ale tutaj wszystko i buty mam mokre. No ale nic, taka pogoda, ale jest całkiem fajnie, bo jest ciepło. Co rzadko się zdarza. Nawet tak parno, powiedziałabym, i pokażę wam. Chcę powiedzieć, co mam na sobie. Nie, co kupiłam. Dobra. Więc mamy wór biedronkowy. No i tak, będzie dzisiaj leczo znowu, więc mam pieczary. Mam borówki. Teraz jestem głodna, nic nie mam w lodówce, więc na szybko kupiłam sobie łososia. Kupiłam sobie sok pomidorowy, który już wypiłam w Biedronce. Kupiłam rukolę. Kupiłam koperek. Drugie borówki. Może tutaj zapalę światło, będzie lepiej. Kupiłam cebulę do leczo, jedną. Drugą do sałatki. Oj, kupiłam do tego łososia tak na szybko taką surówkę. Kupiłam pastę do zębów, bo wiecie co, od chyba tygodnia wyciskamy normalnie tubkę, dręczymy i wiecie, dwie osoby naciskają tubkę, żeby resztę pasty wycisnąć, bo nie ma komu iść do sklepu. Bida z nędzą. I kupiłam tą pastę i w ogóle jest 25 ml gratis, a to jest moja ulubiona pasta, ja ją najbardziej lubię. Kupiłam jakieś bułki, bo nie wiem, kurczę, mamy iść na jedno spotkanie, ale nie wiem, co ono będzie, czy nie będzie, czy ja zdążę to leczo ugotować, czy nie, jak to będzie, nic nie wiadomo, więc kupiłam ewentualnie jakieś bułki na kolację. Trzy papryki duże kupiłam też do leczo. Pomidory malinowe do leczo. Koncentrat pomidorowy. I jeszcze jedną, zobaczcie w ogóle, jakie wielkie te cebule. Widzicie, jaka ona jest duża? Strasznie duże te cebule. I trzy cukinie, bo ostatnio kupiłam jedną, co prawda większą, ale jakoś było mi za mało. Ja bardzo lubię cukinie w leczo. No i tak się prezentują zakupy. Okej, kochani, zaraz wychodzę. Chcę wam pokazać jeszcze na szybko, co mam na sobie. Zupełnie prosty outfit. To jest ta koszulka basicowa z hajem. Ona nie jest czarna, tylko ona jest taki szary melanż, nie wiem, czy to będzie widać w tym świetle. Do tego mam jeansy, rurki z Vero Mody, czarne melisy, balerinki, bo pada, a to wiadomo, jest najlepsze obuwie na lato, na deszcz. Na ustach mam pomadkę z Urban Decay, ale to właśnie nagrywam wam makijaż, to zobaczycie, albo może tak, nieważne. No, powiem wam, że troszkę mi się humor popsuł, bo złe wieści dostałam, także mogę być taka. Więc tak, i do tego założę trench z Sary,
beżowy, ja go już mam z 2 lata, widzieliście go na pewno w wielu filmach. O. I do tego torebka. I taki będzie mój outfit na dziś, to ja uciekam i odezwę się do Was później. Wróciłam już do domu, jest przed 7. Zwierzaki jedzą. Kicia uciekła. Sushi tutaj rozwala jedzenie, tak? Niedobre. No jedz. Kicia tutaj zjadła, ale uciekła, a ja robię leczo znowu. Będzie chyba na jutro dopiero, bo całkiem niedawno je wstawiłam. Jeszcze twarde są te warzywa, no ale to nic. Będzie się tutaj pyrkało jeszcze z godzinę. To będzie na jutro, ale normalnie. Ale mam ochotę, jak pachnie i w ogóle miam, miam, miam. Dajcie znać, kto zrobił leczo po moim ostatnim filmie. Okej, słuchajcie, już jest po 20:00, oglądamy kropkę na T i zaraz będziemy oglądać Grę o Tron. Tak, Lew? Tak jest! Więc bardzo ekscytujące. Nie pamiętam, na czym stanęło w ostatnim odcinku, ale jakoś się skończyło tak strasznie ciekawie. Ale nie pamiętam, no ale zaraz sobie przypomnę, więc idziemy oglądać. Lew się tam cieszy z boku. Więc idziemy oglądać Grę o Tron. I dzięki, dajcie kciuka w górę i do zobaczenia w jutrzejszym vlogu. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.